do Tatrava, tak wypełniona. Liga z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, jak to cieszy. A korzystając z okazji zakończenia ligi, chcieliśmy również w tym samym dniu wyróżnić najlepszych sportowców. Sportowców najlepiej starszych, bo jeśli chodzi o młodzież do lat 16, bo w dzielnej imprezie wręczamy tytuły talent roku. Natomiast sportowcy młodzieży z naszego roku. Ludzie, którzy rzeczywiście muszą położyć wiele wysiłku, żeby osiągnąć sukces. To jest naprawdę ciężka praca i naprawdę z wielką przyjemnością chciałem się... O właśnie tak! Brawo! Kibice za to zbliżą pięknie. Drużyna Kuba Napiwoda! Brawo, tak jest w pełni zasłużone trzecie miejsce. Kapitalne, 3 miesiące gry, co tydzień, mobilizacja tego zespołu. Były takie momenty, kiedy wydawało się, że coś tam się u nich posypie, oni się zbierali. Słyszymy, że zawsze będzie ta współpraca dobrze się układała, dzisiaj w małym gronie, ale trzeba im go wybaczyć. Miejsce drugie i srebrne medale. Alternatywa Olboj. I oczekujemy też dobrych wieści z Radomska, gdzie pojechali walczyć o... Zebrał Robert Sobotka tą grupę, poukładał i efekty widać. Pamiętacie, tylko oni wspólnie ładnie utrzymali się przed każdym meczem. Zdecydowanie GKS Kozłowo. 39 zdobytych punktów w 16 spotkaniach, tylko dwie porażki, 0 remisów, reszta zwycięstw. Grali do samego końca. Także dziękuję wszystkim zawodnikom, dziękuję wszystkim organizatorom, trenerom, sędziom, wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tych meczów, dostarczenie na kibicom wspaniałych sportowych emocji. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnej edycji.